Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 roku ustala, że pełna nazwa szkoły podstawowej brzmi Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Antoniego Hedy Szarego w Kunowie. To wyjątkowa chwila dla całej społeczności szkolnej. To była też wyjątkowa uroczystość, w której udział wzięła córka generała Antoniego Hedy Szarego. Jestem zaszczycona i bardzo dziękuję społeczności kunowskiej za upamiętnienie mego ojca. Bardzo dziękuję. Brawo! Równe 10 lat temu, we wrześniu, nie w październiku, była otwarta pierwsza szkoła imienia ojca w Radoszycach. I to był rok ojca śmierci. Ojciec zmarł 14 lutego, a w początkach września było niesamowite otwarcie pierwszej szkoły imienia generała Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach. No i po 10 latach kółko się zamyka. Generał brygady Antoni Heda, pseudonim Szary, dowódca oddziałów partyzanckich AK, wsławił się odbiciem w 1945 roku z kieleckiego więzienia UB kilkuset więzionych AK-owców. To postać szczególna, prawdziwy bohater, autorytet dla młodych ludzi. Wiem, że nie jeden z nas, mając za sobą doświadczenie życiowe, starając się być właśnie takim człowiekiem z ideałami, znosi cięgi. To ciężko, ale powiem Państwu, że te ideały czasami pozwalają przetrwać. Czyli idzie się przez życie ciężko, ale dla siebie wspaniale i dla kogoś móc się poświęcać. To był człowiek pełen poświęcenia i myślę, że wzór do naśladowania właśnie dla społeczności szkolnej w takich czasach, jak w tej chwili są, idealne. Jest rzeczą niezwykle ważną, żeby tacy wybitni Polacy, dowódcy, ludzie, którym zawdzięczamy niepodległość, a poza tym ludzie stąd. Pan generał Antoni Heda, pseudonim Szary, związany jest z naszą ziemią. Ja przypomnę, jest honorowym obywatelem Ostrowca. I to jest wspaniały autorytet dla współczesnych pokoleń, tych młodszych, które dzisiaj swoją szkołę nazywają jego imieniem, ale i pokoleń dorosłych ludzi, żeby pokazywać świat wartości. Wspominając generała, jego córka zaznacza, że dla ojca działalność opozycyjna i kombatancka były zawsze bardzo ważne. Ojciec na pewno był bardzo wymagający, sprawiedliwy, nas nie rozpuszczał, ale nie wiedział, w której klasie jesteśmy. A to go nie interesowało, bo miałyśmy swoje obowiązki. I tutaj, no, natomiast w ogóle bardzo lubił młodzież, kochał młodzież. Ale najbardziej tęsknące listy, najwspanialsze listy to były zawsze pisane z więzienia. A później to już nie miał czasu. Myśmy nie sprawiały kłopotów. Także i w nauce, i w życiu. Także no, każdy miał swoje obowiązki, a ojciec był zajęty bardzo, bardzo swoimi żołnierzami, kultywowaniem tradycji. Rok nadania imienia Antoniego Hedy Szarego Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie jest rokiem szczególnym. Oprócz 10. rocznicy śmierci generała w 2018 roku przypada 100-lecie odzyskania niepodległości. W tym roku też kunowska podstawówka, gruntownie nieremontowana od 50 lat, w końcu przeszła modernizację. Bardzo dobrze weszliśmy w oświatę w sensie reformy. O tym wielokrotnie rozmawialiśmy w Kunowie. Oświata jest na dobrym poziomie, bardzo dobrym poziomie, zaopiekowana. Także wszyscy mają pracę, bo to jest też ważne, aby spokojnie uczyć dzieci. Nauczyciel musi być spokojny o swój byt i to zapewniliśmy w Kunowie. Następnie była termomodernizacja gruntowna z fotowoltaiką za 2,4 miliona. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały talenty kunowskiej młodzieży, m.in. występ chórzystów.